Kill all sons of bitches. That's my official instructions. Siemano, z tej strony Mściciel, witam was w kolejnym odcinku polskiego Let's Playa z gry Grand Theft Auto Vice City. Kontynuujemy to, co było w poprzednim odcinku. W tym dzisiejszym odcinku pomyślałem sobie, że moglibyśmy wreszcie kupić jakieś przedsiębiorstwo, byśmy mogli wreszcie kontynuować fabułkę. Więc wezmę sobie motor. Włączę radio i może byśmy najpierw zrobili misję z telefonem, która się znajduje na lotnisku, więc pojedźmy tam właśnie teraz i zobaczmy, czego będzie dotyczyła ta właśnie misja. Jak widzicie, po prawej górnej stronie ekranu mam już prawie 150 tysięcy dolarów, więc na jakiś interesik można by było przelać tą kasę. Tu jest taki mały trik, to nam normalnie zabierze broń, ale ją weźmiemy z powrotem i zrobimy coś takiego. Poczekaj. Nie. Jeszcze nie. Poczekajcie. Tu wskakuje? Nie, jeszcze nie. O, proszę bardzo. Szybko i łatwo. Dobra, draka i teczka. Time to fry bigger fish, Mr. Steel. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person, retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Czyli rozumiem, że to będzie misja związana z zabójstwem. Nie spuszczaj z oka kobiety na balkonie, zjedzie ruchomymi schodami, zacznie... A, nie dokończyłem. Kiedy skończy, zabij jej rozmówcę. Dobra, najważniejszy jest rozmówca, ale kobieta też. A tam właśnie jest jej kontakt z ochroniarzem. Więc dobra, mamy tutaj gliniarza, będzie nam trochę przeszkadzał, ale myślę, że sobie damy radę, chwilunia. Jeszcze troszkę tak podejdźmy. Dobra. Jest, idzie baba. Dobra, skończyli rozmawiać? Teraz moja szansa. Gotowe. Aktówka. A tam przeczytałem atomówka. Dobra, przydałoby się jakieś autko.
Ej, od kiedy to celujecie dobrze? O kurde, żeby w pobliżu nie było. Tam niedaleko jest parking, więc sobie po... odpierdolmy jakieś auto. Albo... nie. Cholera, no właśnie niedobrze. Dobrze, że miałem jeszcze rakiety. O, jest i Sentinel. Chociaż jeden pojazd. Kurwa. Dobra, jest, okej. Jedziemy. O halo, w koło. Kurwa. W asfacetów w czerni mam dosyć. Żeż ty! Gliniarz był! Nie wierzę. Gliniarz. W aucie. Co tam kurwa robił? Dobra, cięcie. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Traka i teczka. Dobra, dobra. Podnieś snajperkę. No dawaj, ruszaj się, babo, no. Gotowe. Mamy tekę. No i oczywiście zawsze nie ma auta, kiedy go najbardziej potrzebujesz, ale spokojnie, jest tutaj admiral. Jedziemy. O, rozumiem, chcecie się zabawić. No dobra. Ja wam tą zabawę dam. Dawać. Nie. Spokojnie. Macie zabawę. Dobra. O, jeszcze jest kamizelka, jak miło. Dobra, podnośmy. Spieprzajmy stąd. Nie pojadę już tym admiralem. Music always off.
O szkurw. Czekajcie, ja mam plan. I to bardzo niezawodny, tak przy okazji. Co za... Większych ryzykantów nie widziałem w całej karierze kryminalnej. Znaczy growej. Przejęzyczenie. Kryminalnej to w grze. Kurwa. Dobra, i znowu trzeba skitrać auto. I znowu musimy się wkurwiać. O, zejdźka. Jak miło. Dobra. Weźmy ją. Dawaj, biegaj, skakaj. Ech, musi wystarczyć. Kto by pomyślał, że ciężarówka może uratować życie? Zakończymy tą misję w Trymiga. Pozmyliśmy się tych frajerów w czerni. Zaraz dostarczymy tą paczkę w miejsce wskazane. A to tam Famination. Dobra, get out of here. Misja zaliczona. No to dobra. Zakończyliśmy wszystkie misje. Nie ma żadnej na radarze. Kurwa. Wracamy znowu po przerwie. Wracamy po cięciu. Jak widzicie, misja zaliczona. Więc teraz już nie powinno być komplikacji. I dobra. Mieliśmy z reguły zacząć sobie misję z przedsiębiorstwami. I tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy zrobić na przykład misję z biurem taksówkarskim, więc czemu nie? Chociaż skoro mamy tyle hajsu, to moglibyśmy nawet w sumie otworzyć klub Malibu. Znaczy kupić go. No ale jak już wcześniej mówiłem, zacznijmy sobie z tym przedsiębiorstwem taksówkarskim. Więc dobra. I 40 tysięcy. Spoko może być. Firma taksówkarska. Och. Muzyka z copyrightem. Cud, miód i orzeszki. Guess you're the new owner. What are you? Mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things are gonna change around here, crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed.
Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management needs... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. No problemo. Firma taksówkarska kupiona za 40 tysięcy. Spoko, teraz jesteśmy właścicielami tejże wspaniałej firmy taksówkarskiej, więc dobra. Może zacznijmy pierwszą misję tak początkową. Może najpierw zapiszę grę. Także widzimy się za chwilę. Już wróciliśmy po zapisie. No to zaczynamy pierwszą misyjkę. We got a high-class fare and he's picking up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. No dobra, no to jedziemy po VIP-a na Starfish Island. Mam nadzieję, że dojadę tam pierwszy, bez żadnych problemów. Myślę, że porobimy sobie z dwie misyjki u Kaufmana, bo tak się ta firma taksówkarska nazywa, Kaufman, tak jak tutaj pisze. I myślę, że będziemy mogli kończyć już ten odcinek. Dobra. Wsiadaj pan. This is my fare. Back off, asshole. O ty przypierdalu, zaraz zobaczysz. Zaraz cię zmieciemy z planszy. O kurde, no tak, nie mam amunicji. Dobrze, a może... dobrze poszło. No i siup na lotnisko. Bo na następny odcinek przydałoby się uzupełnić zapasy amunicji do Uzi. Ale jak już wyeliminowaliśmy wrogiego taksówkarza, no to na chillku dostarczymy pasażera. Oj, wspaniale. Escobar International Airport. Każdy wie, kim był Pablo Escobar. Nie trzeba tutaj mówić, kim był ten pan. No, dla tych, co nie znają, kim był Pablo Escobar, to mogę tylko powiedzieć w skrócie, że to był baron narkotykowy, który zajął się przede wszystkim dystrybucją kokainy.
Z tego co pamiętam, po Ameryce Południowej, Północnej i chyba też w Miami, z tego co pamiętam. Jeżeli usłyszycie słowo kokaina, to będzie wam się przypominać jedynie Pablo Escobar, bo on był w tym najbardziej popularny, jeżeli chodzi o robienie kokainy i jej późniejszej dystrybucji. Dobra. No to let's roll następną misję i będziemy mogli już kończyć. Calling all cars, we're losing fares all over town. What's with you guys? VC cabs keep hitting us to it. They just got too many cars. We can't compete. Mr. Vassati, if you're out there listening in, you wanna put some VC cabs out of action before we go bust! Spokojnie. Na luzie to zrobimy. Jest dobra, mamy tylko 3 taksówki, chyba nie powinno być żadnych komplikacji w tym. No, może trochę będzie, bo nie mamy amunicji do Uzi. Więc może byśmy zrobili coś takiego, że tu zablokujemy frajera. Kurwa. Cięcie. No dobrze, już wróciliśmy po cięciu. Teraz następna misja. Dobrze, już to widzieliśmy. Wyeliminujmy ich. Tym razem się przygotowałem, gdyż zakupiłem jeszcze przed tą misją MP5, więc sprawa powinna być prosta. Dobra, chciałeś pojechać prosto, co? Nie chciałeś skręcać. No to zaraz cię tutaj wyeliminujemy na luzie. Okej. Okay. Nie, on chce nam, kurde, zrobić kamikadze, ale mu się nie uda. Kolejny. Okej. Kolejny. No i kurde, pały się przylazły. To mi pokomplikuje sprawy. Dobra, pay and spray, może przyjmą. No, przyjęli taksówkę. Nie, spoko, nowy silnik i lakier. Gliny nie rozpoznają, pomimo że jest tylko jeden kolor taksówki Kaufman. Ani trochę sus. A skoro się pozbyliśmy uporczywych rzeczy, no to dokończmy tutaj i... Niemądre zagranie. Ojej, picko. Misja zaliczona. Pełny sukces. I możemy zakończyć tutaj ten odcinek. Więc dobra. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Wiem, że było dużo cięć, no ale starałem się, żeby nie było aż tak tyle. Starałem się też, żeby aż tyle nie failować, no ale gra się robi za każdą misją nieprzewidywalna. Więc dobra. Tutaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i co najważniejsze, kliknijcie w dzwoneczek, by być bardziej na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się.
Ja jestem Mściciel i do widzenia.